nie odzywaj się, chyba że możesz ulepszyć ciszę. Chyba naprawdę trzeba o sobie zapomnieć, żeby móc siebie odzyskać. Uśmiech bywa aktem męstwa. Smutek to słabość i postawa zbyt wygodna. Być radosnym i dobrym, kiedy świat jest smutny i zły, to mi dopiero odwaga. Nie wolno ludzi oszukiwać dla ich dobra. Jak ktoś oszukuje ludzi dla ich dobra, to zawsze to jest dla jego dobra, a nie ludzi. Że też człowiek nigdy nie potrafi cieszyć się tym, co właśnie przeżywa. Zawsze grymasi, zawsze niezadowolony, a życie mija. Do ludzi trzeba wyciągnąć rękę. Trzeba. Możemy się nie doczekać odezwu, ale jeśli nie wyciągniemy ręki, to odezwu na pewno nie doczekamy się, z całą pewnością. Naprawdę ciekawe, że ludzie połkną każdą bajeczkę, jeśli im się ją poda w sposób wiarygodny. Nie ten bogaty, kto dużo ma, tylko ten, kto dużo daje. Liczy się każda chwila, którą można spędzić z bliskimi, póki jeszcze są tutaj. Za chwilę będzie za późno, tak mało czasu zostało, za mało. Za mało czasu, żeby z każdym porozmawiać, żeby odpowiedzieć na całą tę miłość, żeby ogarnąć wszystkie te potrzeby, żeby zadbać o każdego, kto tego potrzebuje. Kropla drąży kamień nie siłą, lecz częstym spadaniem. Trzeba, byś żył dla innych, jeżeli chcesz żyć dla siebie. Miłość buduje, po tym ją poznasz. Pracować nad sobą trzeba do końca życia, bo zawsze jeszcze można coś poprawić. Istoty ludzkie mówią jedno, myślą drugie, a robią jeszcze co innego. Są tacy, co okradną nawet wiejski kościółek, i są tacy, co oddadzą ostatni grosz dla chorego. Jak wiem, że są ci drudzy, to się nie boję tych pierwszych.